Po 21 latach przerwy w pielgrzymowaniu zdecydowałem się powrócić na szlak pielgrzymkowy w intencjach i moich osobistych, i mojej rodziny, moich najbliższych, ale także w tych takich publicznych sprawach, które na co dzień czy są mi powierzane, czy które są ważne z punktu widzenia naszego regionu, z punktu widzenia życia publicznego. Nie ukrywam, że w latach 90. regularnie chodziłem na pielgrzymki jeszcze jako młody człowiek i teraz bardzo z jednej strony to była obawa, czy podołam trudom fizycznym, bo to jest naprawdę wielki wysiłek fizyczny, ale z drugiej strony te kilka dni, które już są za nami, utwierdzają mnie w tym, że to była dobra decyzja, że atmosfera jest bardzo, bardzo dobra, że współpątnicy, współpielgrzymi stanowią naprawdę bardzo zgraną, bardzo wzajemnie sobie pomagającą grupę i myślę, że w takiej atmosferze, w takim duchu dojdziemy na Jasną Górę i tam każdy będzie mógł swoje intencje, swoje motywacje przedstawić.